10 maja wspominamy błogosławioną Beatrice d'Este, mniszkę. Beatrice urodziła się około 1200 roku w starym książęcym rodzie. Jej rodzicami byli Azo VI z rodziny d'Este i Zofia Eleonora, a dziadkiem Hubert III, książę sabołcki. Sama była ciotką innej błogosławionej o tym samym imieniu, Beatrice d'Este II. W wieku 6 lat została osierocona przez ojca. Przez całą młodość nie stroniła od zabaw i uciech dworskich. Na wieść o planowanym małżeństwie uciekła z domu i schroniła się w klasztorze benedyktynek w Salarola. Nieco później sama założyła klasztor na górze Gemmola, gdzie pozostawała jako skromna mniszka. Zmarła w roku 1226. Jej kult zatwierdził papież Klemens XIII w roku 1763. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Beatrice, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.